Witajcie. Dzisiaj wybraliśmy się z małżonką, żeby odwiedzić takie muzeum skansen we wsi Nowa Sucha. No to kiedyś tu robiliśmy przyjeżdżać, potem parę lat był zamknięty, bo tam był spór prawny, kto ma to przejąć. A jest chyba od zeszłego roku nowa właścicielka, znów można zwiedzać, więc przyjechaliśmy sobie tu popatrzeć. Wiadomo, że muzeum skansen to są budynki z tych okolic ziemi mińskiej, siedleckiej, ogólnie wschodniej Mazowsze. Sub veteri tectu sed parentali. A tu kiedyś to przejął profesor Kwiatkowski na numer parę lat temu. I oto był spór prawdy między ministrem Glińskim a tu panią, co była przewodnikiem, i ona chyba wygrała ten spór prawny z państwem. I możemy znów zwiedzać. A to główny dworek, tu od tego się zaczęło. No już jestem w środku, teraz ani kasy, ani nic. Zobaczymy, co będzie dalej. No i sobie chodzimy. Bilety kupione w międzyczasie, tak zwane. Stary graty, stary kufer, stary kredens. Tu deska przełożona, że na górę wejścia nie ma. Z tamtego budynku powiem wam, że jest taki, że tak bym się bał wchodzić po schodach na górę. Tu stare te jakieś wagi. Tu jakaś wyciskarka, nie wiem do czego. Jakichś owoców. Prosty moździerz taki w garnku. O, tu kuchnia, tu żelazka te na dłuższe tak zwane, gdzie się kamienie rozparzone wkładało. Garzki, patelki, lampa naftowa, dzwonek. Stalowe wszystko. Znaczy, bo nieraz to robili takie musiężne czy miedziane, ale tu nie, to wszystko stare. Tu sagan tak zwany, że taki duży garnek na ziemniaki, kiedyś się w takich gotowało. Dobra, idziemy dalej. Takie biurko, szafka na książki, tu jakieś powykładane stare książki, nawet książki to współczesne, tylko trochę starsze niż teraz wydane. Chrystus Syberyjski, suchy, to chyba ten obraz. Ktoś go chyba na Syberii będąc namalował. Tam chłopców wywozili Ruscy, to mieli trochę czasu na malowanie. Obraz z dziećmi, z dziadek uczy dzieci. A tu ładna taka szafa wyrzeźbiona. Nie będę otwierał, się rozleci jeszcze.
piersie chyba właściciela jakiegoś. To kominek palenisko, krzesło zastawione. To jakiś główny pokój bawialny. A no ogólnie tutaj ten dworek kiedyś tam przed laty w wielu filmach tam był wykorzystywany. Pan Tadeusz, Zemsta, mnóstwo filmów tu było kręconych kiedyś. O, Krzyż tam to już z epoka PRL-u się załapał. A tam w tyle ja. Hello, everybody. Tu ładna szafa kolejna, dębowa, rzeźbiona. A dąb to się trzyma przez setki lat. Zresztą są jakieś ciuchy w szafie, ale strach to dotykać. Tu fortepian. I widać wiekowe, że to może i z czasów Chopina. Bo, że klapa zabita, nie da się otworzyć, zobaczyć czy są klawiatura, czy jest tam jeszcze. O, tu fotele współczesne, skórzane. Ze starszymi przy kominku. Tu widać, że palone było, coś tu się dzieje, czasami widzę. To portrety jakichś naszych szlachetków starszych. No ładne chłopaki to kiedyś tu żyły na tej okolicy. Dobrze się towarzystwo miało, tysiące chłopów zapierdalało na nich, to oni się dobrze żyli i się dobrze bawili. Stopy jakichś oficerskich, to zielone mundury, to w carskiej armii. No. O, jakaś pani, co tu kiedyś żyła, mieszkała. Kolejny pokój taki rekreacyjny, stolik, ława, krzesła, kolejny kominek, a kiedyś to było przerobane, bo trzeba było w każdym pomieszczeniu palić z osobna, żeby ciepło było. Się jeszcze bawić z popiołem i tak dalej. I uważać, żeby ten ogień nie wyleciał na podłogi, odeszki stare. Pożar to była kwestia chwili nieuwagi. To fajne biurko sekretarzyk. Jakaś faja typu tureckiego. Szufladeczków. O, to jakiś polski impresjonizm. Nie wiadomo, czy jest to malowidło, ale ładny impresjonizm. Impresjonizm cechuje się tym, że się albo kropki takie stawia, albo takie mazy drobne, kolorowe. Wychodzi taka właśnie impresja, czyli wrażenie. Co moglibyśmy użyć, gdybyśmy się patrzyli na ten widok. Tu jakaś sypialenka. Alkowe. Tam zabite wyjście na dwór. Hotel, kolejny kominek. Lustro pęknięte, to zły znak. Tu po pierwsze jakiejś pani, tu kolejny impresjonizm. I żurawie nad kanałem namalowane. Żurawie w sensie
że urządzenia, nie ptaki. A to tak, że dobra, tak dokumentuje to, że kiedyś była zaawansowana technologia, może nie elektryczna, nie cyfrowa, ale ludzie naprawdę to smyślne bestie i różne urządzenia robili. Tu kolejny jakiś gabinet. Nieoświetlony. Obrazków, obrazeczków. O, Fryderyk. Nie rozpoznaję go. Chopin. No. Może on tu był kiedyś. Kto to wie? Zanim go z Polski wygnali.